Nierzadko przychodzimy na świat w momencie, gdy jakaś wspaniała gra już od dłuższego czasu kradnie serca wielu graczom. Gdy dochodzimy do wieku, który umożliwia kumaty i pełnoprawny gaming, o danej perełce mówi się już w kategoriach programu kultowego, w który zagrać, znać powinien każdy, a kto tego nie zrobił, czeka go hańba, wyklęcie i brak zrozumienia. Powodów oczywiście jest więcej. Tak niestety bywa z grami, których owy rozreklamowany klimat trudno kupić, w który trudno jest się już z perspektywy czasu wczuć. Witam Was bardzo serdecznie, kochani, w kolejnych moich urojeniach dotyczących świata gier komputerowych. Tak jak zaanonsował mniej więcej wstęp, dzisiaj porozmawiamy sobie o grach znanych, kultowych, hiciorach, miażdżycielach w swoich czasach. O co dokładnie chodzi? Tak mi się wydaje, że każdy z Was przynajmniej ma jedną taką grę, która była hitem, która jest rozpoznawalna, w którą, jak się to mówi, grał każdy, a my nie graliśmy. I często dochodzi do sytuacji, gdzie może nie, że jesteśmy obiektem drwin, ale często jest nam wytykane to, że nie graliśmy w to, że nie graliśmy w to, że nie graliśmy w tamto, a przez to, że nie mieliśmy kontaktu z tą grą, nie powinniśmy brać udziału w jakiejś dyskusji lub w ogóle jesteśmy disowani na poletku rozważań na temat gatunku, może nie tytułu, gatunku jakiejś gry. Czasem właśnie gryzą nas inni takimi tekstami, czasem gryzie nas nasze własne sumienie. Czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie gier, w które się nie grało, w które się grać powinno i o wymówkach. Może nie, że wymówkach, ale powodach, dla których już nie wracamy do gier, które być może nawet zbudowały tą branżę gier komputerowych, o grach kultowych, które napędziły z biegiem lat tą branżę gier komputerowych. Oczywiście, jeśli gra jest ponadczasowa, hula na wszystkim, są wydawane fikuśne reedycje, uaktualnienia, generalnie jest łatwo dostępna. Luz, ok, taki stan rzeczy jest najbardziej zrozumiały i przede wszystkim wygodny. Rzućmy sobie okiem chociażby na fantastyczny serwis Good Old Games, gdzie jesteśmy w stanie zdobyć każdą praktycznie perełkę i odpalić ją na najnowszych systemach operacyjnych. No dobra, ale co w sytuacji, kiedy sprawa ma się zgoła inaczej? I w tym momencie standardowo polecę z Wami punkty i prześledźmy sobie najczęściej stosowane wymówki. Wymówki na siłę, wymówki uzasadnione. Zapraszam. Punkt pierwszy, nie moja bajka. Czyli generalnie nie przejmujemy się komentarzami disującymi nas, że w coś nie graliśmy, albowiem tematem kłótni jest gra reprezentująca gatunek, który nie jest nam w smak, który nie lubimy. Czy to jest platformówka, przygodówka, wyścigówka, RPG, strzelanina, wherever. Nas to tak naprawdę nie obchodzi, bo to nie jest nasz świat, to nie jest nasze uniwersum, to nie jest nasza, tak jak głosi tytuł tego punktu, bajka. Czyli generalnie nie czujemy jakiegoś dysonansu, nie czujemy jakiegoś smutku, że czegoś nie zasmakowaliśmy, bo i tak na wstępie nie bawiłoby nas to tak, jak innych, którzy lubią właśnie ten typ gier. Czyli pierwszy powód to nie nasza bajka i nie musiałem w to grać, bo nie lubię tego typu gier. Punkt drugi, brak platformy. Wiadomo, że na konkretną platformę, czy to jest konsola stacjonarna, czy to jest konsola przenośna, czy to jest komputer stacjonarny klasy PC, tutaj pojawia się motyw ekskluzywów, czyli braku dostępności do jakiejś gry przez fakt nieposiadania maszyny do odpalenia tej gry. Czyli generalnie problem motyw ekskluzywów, że pojawiła się jakaś gra, która naprawdę zatrzęsła branżą gier komputerowych, już nieważne na jaką platformę, po prostu dołożyła swoją poważną cegiełkę do świata i odbioru tego świata gier komputerowych, a my nie mamy do niej dostępu przez brak jakiejś platformy. I czy jest to seria na przykład God of War,
na Playa czy Gears of War, jeśli chodzi o Xboxa. Ja mam podobny problem, na przykład bardzo chciałbym zagrać, ale to już wiecie na pamięć, w grę Heavy Rain. Dlaczego? Bo zakochałem się w Fahrenheicie, podobne motywy, a nie mam Playa trójki. Coś w tym stylu, czyli punkt drugi, brak platformy. Punkt trzeci, czas. Być może najistotniejszy punkt. Oczywiście z biegiem lat, gdy stajemy się starsi, dojrzalsi, dochodzą nam nowe obowiązki. Musimy odpowiadać czasem nie tylko za siebie, ale również za innych, najbliższych. Praca, uczelnia, obowiązki i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie czasu na hobby, na rozkoszny gaming trochę brakuje. I tutaj jesteśmy zmuszeni dokonać brutalnej selekcji. W co zagrać? Czy zagrać w to, co grają w tym momencie wszyscy, w jakieś nowości? Czy jednak wydziergać ten czas i odświeżyć sobie, nie odświeżyć, właśnie wreszcie zasmakować jakiegoś starego programu, jakiejś kultowej gry. Czyli element trzeci, czas, a raczej jego brak na gry w temacie dzisiejszych rozważań. Punkt czwarty, umknięcie, przegapienie. Ból, strata, skleroza, co się z tym wiąże? Kiedyś oczywiście nie było internetu, serio, i powiedzmy te środki masowego przekazu były ograniczone. Odnalezienie się w branży, coś akurat w niej dzieje, ograniczało się do lektury czasopism, gazet branżowych. I w tej sytuacji prawdopodobieństwo przegapienia jakiegoś ważnego tytułu, który potem stał się grą, programem kultowym, rosło, po prostu rosło, było niezerowe prawdopodobieństwo, że po prostu coś przegapimy przez wzgląd na to, że jak się to potocznie, o tej grze się nie mówiło, nie było o niej głośno. Kwestie marketingu tutaj też oczywiście dochodzą. Także ten efekt poznania, o co wszystkim chodzi z tą grą, był w pewnym stopniu ograniczony przez fakt braku nagłośnienia dyskusji na ten temat? Być może. Nie mówię, że całkowicie tego nie było. Wtedy się właśnie czytało, tam wszystko było czarno na białym, elegancko. No ale w dzisiejszych czasach, gdzie o grach możemy słuchać na telewizji, w telewizji, w internecie, przeczytać w gazetach, wiele, wiele różnych miejsc dotarcia do potencjalnego odbiorcy, nabywcy jest. Trudniej po prostu teraz pominąć jakąś perełkę, tak jak niestety było to kiedyś. Punkt piąty, archaiczne rozwiązania. W dzisiejszych czasach, ja to doskonale rozumiem, to jest dosyć mocny powód, trudno przeskoczyć pewną barierę technologiczną. Często trudno pogodzić się właśnie z kwestiami, jak na dzisiejsze standardy, z rozwojem technologicznym pokroju strony audiowizualnej, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do wodotrysków. Trudno jest po prostu wejść w kontakt z grą, która powiedzmy na tej płaszczyźnie trochę leży i kwiczy, jak się to mówi. I można to skwitować jednym zwrotem. Rozwój branży, od co? Punkt szósty, brak standardów. Czyli gdy odczuwamy brak jakichś istotnych, bardzo ważnych mechanizmów, które stały się już w dzisiejszych czasach pewnym standardem, bez których w świecie gry jest nam trudno, niewygodnie, nieprzystępnie. Szczególnie odczuwamy to w kontakcie ze starymi grami, gdzie dzisiejszych standardów wtedy jeszcze nie było, co bezpośrednio przekłada się na trudność obcowania z daną grą. Ja też święty nie jestem. Też niestety mam na koncie kilka gier, z którymi miałem kontakt, tak jak ja to zwykłem mawiać, krótki romans, ale właśnie, jak mniej więcej głosi tytuł dzisiejszych rozważań, trudno już mi było poczuć ten klimat, kupić w cudzysłowie tą grę. Takimi grami chociażby był Planescape Torment, Heroes of Might and Magic 3, Baldur's 1, Baldur's 2. Niekoniecznie świadczy to o mojej ignorancji. Mógłbym tutaj sypnąć kilkoma punktami akurat, które były jakby moimi wymówkami. Nie zmienia to jednak faktu, że często w danym czasie wychodziły jakby dwie gry, które w pewnym stopniu ze sobą konkurowały. Czy to Age of Empires,
StarCraft, czy to Quake Duke Nukem 3D, czy to właśnie Baldur's Gate 1 Fallout. Nie miało się kasy, trzeba było wybierać, zakochiwało się w danej grze, potem się jej broniło, było się poniekąd w obozie tej danej gry. Także nie zawsze chodziło tutaj o ignorancję, brak czasu, być może właśnie brak pieniędzy, kto wie, kolejny puncik. Nie zmienia to jednak faktu, iż gdybym dysponował większą ilością czasu, czego również Wam serdecznie życzę, byście mogli nie że wrócić, tylko posmakować tych starych gier, chociażby tych gier, o których wspominam sentymentalnie przez gry, bo wiedzcie, że ja jestem dokładnie w takiej samej sytuacji co Wy, tylko w odniesieniu po prostu do innych tytułów, które przed chwilą wymieniłem. Także z jednej strony apeluję, byśmy szanowali osoby, które nie grały w jakąś grę. Oczywiście nie chodzi mi tutaj, że mamy szanować osoby, które myślą, że wszystko wiedzą o grze, a w nią nie grały, no bo to jest troszeczkę fałszywe i nieuczciwe. Chodzi o to, że z jednej strony okazać szacunek osobom, które grały w te kultowe gry i roszczą sobie prawo do twierdzeń, że w daną grę po prostu, jak się to mówi, trzeba zagrać. To jest oczywiste. Wypada? Bardziej wypada niż trzeba. Nie ma musu, tu nikt nas do niczego nie przymusza. Chodzi o to, że osoby proponują, takie osoby proponują powrót do przeszłości, proponują pewną przygodę, podróż w przeszłość na zasadzie, jak gry powstawały, jaka jest historia konkretnych gatunków. Na szczęście z pomocą tutaj przychodzą różne sequele, które swoją zajebistością poniekąd inspirują, zmuszają do zapoznania się z wcześniejszymi odsłonami. Tak jak na przykład Mass Effect 3 w jakimś stopniu prowokuje, żeby jednak posmakować jedynki, posmakować dwójki, albo ten motyw przenoszenia save'ów no z dupy się nie wziął. Tak samo StarCraft 2, StarCraft 1. Sequele, powiedzmy, oprócz wielu zalet, jedną z tych najważniejszych zalet jest to, że proponują powrót do genezy powstania danego tytułu. Także reasumując dzisiejsze rozważania, one miały na celu zaproponowanie Wam, ułatwienie, może bardziej ułatwienie Wam zrozumienia osób, które nie grały, a które siedzą w branży, które nie grały w gry kultowe, nie miały z nimi do czynienia. To nie jest do końca złe. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić, a ta gra jest do dupy, ta gra jest fatalna, ta gra ma obsraną grafikę i tak dalej. Trzeba się również, teraz już ta druga strona, wykazać pewnym szacunkiem dla ludzi, dla których te gry w swoim czasie naprawdę wiele znaczyły. Także chodzi tutaj o szacunek i zrozumienie jakby dwukierunkowy. Starsi, młodsi, młodsi, starsi. Albowiem żyjemy w czasach, w których też rodzą się hity, które za jakiś czas być może, tak jak te gry z przeszłości, staną się programami kultowymi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Boom headshots! Trzymajcie się, kochani.